Cześć. W tym filmie pokażę Ci, jak zrobić, przygotować się do transmisji live, czy to będzie na Facebooku, czy na każdym innym urządzeniu, które będziesz chciał, lub ewentualnie pokażę Ci fajny soft, dzięki któremu będziesz mógł nagrywać to, co się dzieje na swoim pulpicie. Żeby zacząć i cokolwiek robić, musisz wejść na stronę, muszę Ci pokazać, co się dzieje na moim pulpicie. Więc pokazuję Ci, jak to wygląda. Już korzystam z tego softu, więc w nim nagrywam tak naprawdę ten film. No, a tym softem czarodziejskim jest OBS, czyli Open Broadcaster Software. Musisz wejść, ściągnąć sobie jego najnowszą wersję. Ja ściągnąłem wersję OBS Classic, ściągnąłem też Studio, ale to Studio coś mi się wiesza, więc wróciłem do wersji klasycznej. Dlaczego? Nie wiem, dlaczego się wiesza, ale dopiero zaczynam się tym bawić, a chciałem się pokazać Wam, jak to można zrobić, ponieważ sporo mi zajęło, żeby znaleźć fajne filmy, w których można było w jasny i przejrzysty sposób dowiedzieć się, jak to zainstalować i zrobić. Więc gdy sobie pobraliśmy ten Open tego OBS-a, odpalamy sobie, jak on wygląda. Ja już mam ustawionych tutaj kilka scen, bo de facto te sceny to jest rzecz, od której powinniśmy zacząć, zanim zaczniemy jakąkolwiek transmisję na żywo, czy zaczniemy cokolwiek nagrywać. Robienie scen jest bardzo proste, wystarczy tutaj kliknąć, dodać scenę. Gdy ja dodam scenę, to mi teraz zniknie scena, z której korzystam, czyli ta, w której nagrywam tą transmisję. Więc na razie tylko zrobię w ten sposób, ale już wracam do opcji pulpitu. Więc gdy dodamy sobie tą scenę, możemy sobie ją nazwać, etc. I wtedy, gdy mamy tą scenę, to musimy teraz dobrać sobie to, co na tej scenie będzie się działo. Klikając prawym klawiszem myszy w to miejsce, możemy wybrać sobie rzeczy, które chcemy zrobić. Pierwsza to jest oczywiście przechwytywanie monitora. No jeżeli chcemy używać tego do webinarium, jeżeli chcemy używać do gier streamingowych, to także możemy od tego zacząć. Więc przechwytywanie monitora, klik, ustalamy sobie tutaj inne ustawienia. Nie będę ich omawiał wszystkich, bo też na wszystkich się jeszcze nie znam. Bawię się tym zaledwie od kilku dni. Możemy ustawić rozdzielczość bazową, to nam też pewnie pomoże w wielu, wielu przypadkach. Gdy sobie ustaliliśmy, to teraz możemy sobie ustawić kolejność. U mnie się już to w ogóle namieszało, bo mam dwa przechwytywania monitora, więc jedno sobie usunę. Dodatkową rzeczą, którą możemy ustalić, to jest na przykład kamera. No, w zależności, z której kamery chcemy skorzystać. Ja na razie pokażę Wam w tym filmie, jak korzystać z jednej kamery. Zapraszam Was na kolejny od razu film w tym momencie, gdy pokażę, jak podłączyć drugą kamerę, którą jest chociażby kamera cyfrowa, z której także korzystam. Zobaczycie na razie dodawanie kamery zwykłej, czyli przechwytywanie wideo. Żeby to zrobić, dodajemy klik, wybieramy sobie tą kamerę, którą mamy tutaj zintegrowaną. Tu także mamy multum różnych rzeczy do ustawień. Możemy się dalej pobawić tą kamerą jeszcze bardziej. Możemy sobie ustawić jasność, kontrast, cienie, tak żeby to wszystko sprawnie, ładnie wyglądało. Możemy, idąc dalej, jeżeli się pobawicie tymi ustawieniami, możecie także to tło, które ja mam za plecami, jeżeli ustawicie sobie green screena lub nie wiem, czy niebieską ścianę, możecie wyciąć to tło, tak żeby to była Wasza główka widoczna, czy też tułów, tak jak to robi większe grono youtuberów, czy też gamerów pokazujących streamy ze swoich gier. Więc de facto, gdy macie te dwie rzeczy ustawione, to już jest połowa sukcesu, nie? Żeby zacząć w tym momencie transmisję na żywo na swoim kanale, chociażby na Facebooku, musicie wejść na swój serwis. Jak już kiedyś mówiłem, odpaliłem sobie taką stronę fejkową, na której testuję różne rozwiązania. Musimy wejść sobie w narzędzia publikowania, tak żeby zobaczyć to, co się, żeby móc dojść do tak zwanego klucza do transmisji na żywo. Wejdźmy sobie w kolekcję filmów. I wtedy mamy opcję transmituj na żywo. Żeby móc transmitować na żywo, klikamy sobie w to miejsce. Pokazują nam się takie ustawienia. Oczywiście tych ustawień nikomu nie pokazujcie, ponieważ ktoś, kto pozwala, będzie posiadał Wasz klucz do streamingu, będzie mógł, jak tu ładnie pokazują, później z jego korzystać i nabroić Wam, nie? Więc to, co musicie zrobić w tym momencie, to wrócić z powrotem do OBS-a, wejść w ustawienia. Gdy wchodzicie w ustawienia, musicie wejść w streamowanie i mamy nadawanie na żywo. Nie ma tutaj w tym miejscu ustawionych już gotowych odnośników do Facebooka, ale jak widzicie, już są pokazane
te miejsca, na których możecie robić streaming. Pewnie łatwiej Wam będzie ustawić sobie pod YouTube'a, ale jeżeli chodzi o samego Face'a, to co musicie zrobić, to wkleić tutaj tego URL-a, którego mieliście podanego w tym miejscu, czyli wklejamy sobie to. Kolejną rzeczą wklejamy klucz do transmisji w to miejsce. Jest ok, ja to wszystko mam poustawione, więc nie muszę tego dalej robić. De facto to już jest wszystko, co powinniście zrobić. Kolejną rzeczą, którą robimy, wchodzimy sobie teraz na Face'a, dajemy dalej. Mamy przygotowanie pobieranie strumienia wideo, więc w tym momencie możemy sobie nazwać, no i tu się coś wykrzyczyło. Czasami tak jest. Aha, wykrzyczyło mi się dlatego, że mamy włączone nagrywanie, a jak mam włączone nagrywanie, nie mogę zrobić streamu, więc za chwilę przełączę się i włączę streaming na Face'a z automatycznym nagrywaniem, tak żeby pokazać Wam, jak streaming działa, jak działa on od wewnątrz. Ok, rozpocząłem streaming. Teraz wrócimy jeszcze raz do wejścia na żywo. Może potrwać kilka sekund. No dobra, wychodzi na to, że nam się udało, więc wyciszę teraz ten głośnik, żeby nie było pogłosu. To, co możemy zrobić w tym momencie, to możemy dodać tytuł filmu, możemy, znaczy nie tytuł filmu, tylko opisać ten post przede wszystkim. Tytuł filmu dodamy tutaj. Będzie. No i film oczywiście, po to znacznik filmu, niech będzie to film akcji. Chodzi o to, żebyśmy później mogli tę transmisję, jeżeli zdecydujemy się na zachowanie, to możemy sobie już mieć ją oznaczoną i nie będziemy musieli powtórnie tego edytować. Jeżeli chcemy od razu osadzić, możemy skopiować sobie link do osadzenia, naszego filmu. Jeżeli chcemy rozpocząć transmisję, wystarczy, że dajemy transmituj na żywo. I w tym momencie za chwilę nam powinno się rozpocząć. Z pewnością jak macie szybszy internet, pójdzie Wam to znacznie sprawniej niż u mnie, ale widocznie u mnie w domu no, jest lekka tragedia. Jeżeli idziemy w tym kierunku, to możemy sobie zobaczyć tak, jak wygląda szczegóły naszego filmu, czy też szczegóły naszej transmisji, bo tak wygląda już nasz panel. W tym momencie możemy nadawać. Możemy także, mamy tutaj raport tego, co się dzieje odnośnie naszej widowni, kto ogląda nasz film, etc. Z racji tego, że robię to na fejkowym koncie i że tak powiem już o późnej porze, to nikt tego nie ogląda. Możemy zobaczyć wyświetlone minuty, wyświetlenia filmu 10-sekundowe, ale to są te wszystkie rzeczy, które możecie zobaczyć, że tak powiem, później, gdybyście analizowali sobie film. To, co możecie dodatkowo zrobić, to zobaczyć, jak ten film już wygląda na zewnątrz, czyli w linku bezpośrednim. Żebyście chcieli go skopiować i później wrzucić gdzieś i udostępniać na inne kanały. Ale po szczególe, jeżeli chcecie zobaczyć, jak z zewnątrz wygląda Wasza transmisja, no możecie sobie w tym momencie wejść, bo ona z automatu osadziła się na Waszym fanpage'u. I widzicie, jak to wygląda. To, co tu możemy zobaczyć, jak sobie przejdę od razu na inne moje konto, także zobaczycie od razu, w jaki sposób można dodać jakąkolwiek reakcję, powiedzmy niech będzie wow. Wrócimy sobie teraz na nasz panel do transmisji, to możemy zobaczyć, czy powstały jakiekolwiek reakcje, czy też nie. Aktywność związana z postem, od razu mamy zaznaczone, co jest wow. Za chwilę spróbuję dodać jakiś komentarz, tak żebyście też wiedzieli, jak to jest z tym się posługiwać. Widzimy od razu, w której minucie to zostało dodane, czy też sekundzie komentarzu udostępnienia. Damy sobie komentarz. Test. Tak. Zobaczymy od razu, jak to wyszło w naszym panelu. Od razu nam się pojawiła kolejna aktywność, czyli dosyć szybko, mimo że to jest nagrywane i transmitowane, czyli te ekrany, jak widzicie, się powielają non-stop. Ale mam od razu komentarze, czyli możemy sobie, transmitując naszą transmisję, możemy sobie zobaczyć to, co się dzieje z automatu u nas i możemy reagować de facto na wszystkie nasze reakcje, które czy na lajki, czy na posty, czy na komentarze, które się pojawiły. W ten sposób będzie nam łatwiej prowadzić tak naprawdę dyskusję, a nie tylko monolog do ludzi. Posiadając ten OBS Studio i posiadając takie różne wstawki po ustawianiu różnych scen i do zabawy z tymi scenami także Was zapraszam, bo możecie oprócz tego, że wstawicie sobie pulpit, czy też tą kamerę, możecie sobie
ustawić klawisze skrótów. Jeżeli przypiszesz sobie klawisz skrótu, to wtedy będzie łatwiej Tobie, prowadząc transmisję na żywo, klikając tylko na sprawdzam na kartce, gdzie to mam opisane, wkładając sobie wpisując sobie inne studio, czy też inną scenę, będzie Wam łatwiej przełączyć to, tak żeby móc nadawać i pokazywać w innych możliwościach. Niestety to do wszystkiego musi być dobry internet, żeby nie było takich lagów, jak u mnie się dzieją, no ale w ten sposób możesz pokazać już troszeczkę inną wersję. Ja wrócę do poprzedniej wersji, tak żeby pokazać Wam inne jeszcze możliwości tego, przewrócić do pulpitu. O, jeżeli to, co się zdarza i często może być takim problemem, kiedy udostępniacie swój pulpit, będziecie mieli czarny ekran. To, co wyczytałem i zobaczyłem u innych youtuberów, to jest rzecz, która często się dzieje w przypadku NVIDII. Warto sobie wtedy ją otworzyć, panel sterowania, i będziecie musieli przypisać de facto, żeby ten program, czyli OBS Studio, używał nie karty wbudowanej, czyli karty zewnętrznej NVIDII, tylko żeby używał karty, która jest przypisana do tego komputera, czyli ustawienia programów. Przejść. Mi się muli, dlatego że mam dwie kamery podłączone, transmisja na żywo, więc może warto czas najwyższy zainwestować w lepszej jakości sprzęt. Na pewno, jeżeli będziecie chcieli robić takie transmisje, to musielibyście sprawdzić, przetestować sprzęt. To jedna sprawa, więc ja sobie wybrałem program OBS Studio. Może nie tyle co OBS Studio, bo to jest inny program, ale OBS Broadcaster. I tutaj musiałem wybrać nie standardową rzeczą, jaką miałem przypisaną, czyli ustawienie globalnego procesora NVIDIA, etc., tylko zintegrowaną kartę graficzną, ponieważ w innym przypadku nie mogą robić podglądu pulpitu, było czarny ekran, więc jeżeli taka rzecz Wam się przytrafi, to przynajmniej przy NVIDII tak trzeba zrobić, a jeżeli macie inne karty graficzne na komputerze, no to warto, żebyście też nad tym popracowali. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że wytrwaliście do końca. To, co mogę Wam pokazać jeszcze, to jeżeli będziecie zainteresowani, to serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, w którym pokażę Wam, jak podpiąć kamerę cyfrową w ten sposób, żeby móc raz mieć dwa ekrany, ewentualnie podpiąć dwie lub trzy kamery. Dziękuję serdecznie, zapraszam do oglądania i do zobaczenia. Jeżeli oglądasz to oczywiście na Facebooku, czy też ewentualnie na YouTubie, no to standardowo poproszę Ciebie o lajka i o subskrypcję, a na fejsie, jak możesz, udostępnij tak, żeby więcej osób to zobaczyło. Do zobaczenia, cześć.